Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy prezentować pompę, którą sobie kupiłem do wykonania centralnego w garażu. Jest to grupa A na 1 1/2 cala, więc jak to się mówi, uniwersalne. Zobaczymy, co to jest i ile to jest warte. Jak to się otwiera? Tutaj, tak. Pozwoliłem sobie prędzej już to otworzyć, bo nie chcę zanudzać. Czyli tak, co mamy w środku? Opakowanie, w gratisie były dwa śrubunki, w opakowaniu więcej nic nie ma. Śrubunkami się zajmiemy później. Instrukcja w języku polskim jako pierwsze, co pociesza. Nie jestem sponsorowany, po prostu kupiłem sam regulator i jestem z niego zadowolony. Raczej regulator zaworu trójdrożnego, sterownik, jak tam kto woli. Jestem zadowolony, więc postanowiłem zaryzykować i kupić też pompę, bo była też dużo tańsza, a co mnie interesuje i powinno tutaj być nawet napisane, a dla Was widoczne, że mamy regulację od 5 W do 45 W. Czyli pierwszy bieg mnie będzie najbardziej interesował, więc będziemy lecieć prawdopodobnie tylko na tym, maksymalnie może na drugim, w zależności jak będzie mi cały układ działał. Czyli tak, mamy zgrubnie przedstawioną instrukcję, przelecimy sobie tak stronkę po stronce. Później wrzucę zdjęcia z najważniejszych rzeczy, co tutaj jest w tym, a najbardziej mnie będzie interesowało to, ile zużywa prądu. Wiemy, że prąd jest, jak to się mówi, w tych czasach ważny. Czyli tak, mamy pompkę. Pozwoliłem sobie ją już otworzyć, nie całą, bo tutaj tego jeszcze nie rozkręciłem, ale otworzyłem sobie puszkę. Oczywiście później to będę przedstawiał, ale najpierw omówimy, co jest w zestawie. Jest wtyczka. Wtyczka jest uniwersalna, bo jest na śrubki, nie jest zalana, więc można ją, jak to się mówi, ponownie użyć. Coś mi to podobne wygląda do Grundfosa, ale nie jestem w 100% pewny. Kabel jest na niby 16 A i jest 0,75 mm², więc nie jest jakiś tam mega gruby, ale jest. Wtyczka wygląda ok, bez większych zastrzeżeń. Tutaj troszeczkę do odlewu bym miał problemy, ale no, tragedii nie ma, to jest tylko wtyczka, nic nie widzę tutaj trochę na łączeniach, ale to nie rzutuje chyba raczej na funkcjonowanie. Teraz do samej pompy. Pompa mi strasznie przypomina budowę zwykłej pompy, to znaczy takiego zwykłego najtańszego sprzętu, co idzie dostać. Wykończenie jest od strony mechanicznej nie wygląda źle, jedynie tutaj jak to było odlewane, tutaj zostało troszeczkę, jak to się mówi, masy, co było z odlewania, ale to nie rzutuje raczej na funkcjonalność, bo gwinty widzę, że są fajnie zrobione, nie jest nic ostrego, nie ma żadnych przewężeń ani nic takiego, więc powinno być wszystko ok. Teraz przejdźmy sobie do wnętrza. Udało mi się to otworzyć, no wiadomo, że już straciłem gwarancję, no ale dla własnego spokoju i waszego, jakbyście się zdecydowali, powtarzam, nie jestem sponsorowany, to co tutaj widać w środku? Jest na UVW silnik, mam nadzieję, że widać, czyli może tam tak, nie wiem, żeby pod kątem było UVW, czyli to silnik trójfazowy, a tutaj mamy L i N, czyli mamy 230,
Mamy tutaj chyba sekcję zasilania. Tutaj jakąś sekcję sterownika i to jest chyba cały nasz układ, bo on idzie tutaj pośrednio do uzwojenia. Jest cały nasz sterownik. Później wrzucę zdjęcie, co to konkretnie jest i tych komponentów, co tutaj są. Tak samo na samej płytce. Nie będę tego rozlutowywał, bo wygląda to mi, że te przewody są po prostu wlutowane. Więc biorę się za same rozkręcanie pompy. A więc kolejne podejście. Na szczęście mam jeszcze jeden zestaw impulsów, nie musiałem iść na dwór. No jest to tak, wkrętarka może by dała radę, tylko nie ta co mam. Zrobimy sobie tak, że najpierw se popuścimy. O, ta jest mocno dowalona. No jakby to tak ktoś chciał, jak to się mówi, na szybko, bez odpowiednich narzędzi. O kurde, to by miał problem. Okej, idzie. Popuścimy. I zaraz zobaczymy, co tam jest w środku. Tylko obawiam się, że tam będzie wirnik magnetyczny, więc ja tu będę musiał zapauzować chyba. Może, że tak się uda, jak jest. Muszę to wszystko tutaj pozgarniać. Z racji, że jak będą jakiekolwiek opiłki, to się wszystko do wirnika połapie. No i dobra, co mamy? Wnętrze pompy wygląda standardowo. Nic takiego specjalnego, troszkę wody, więc było na pewno testowane. Tutaj nic ciekawego. Podobne do Grundfossa. Tak samo tutaj była taka otoczka. W tych starszych pompach nie widziałem, żeby tak było. Wykonanie, powiem szczerze, nawet fajnie wygląda. Nie ma żadnych przeskoków. Chyba będzie cicha. Ale jeszcze nawet nie próbowałem. Na razie rozbieram. O-ring wygląda w porządku. Ciekawe, czy idzie go ściągnąć. Może jakbym dziubnął, to bym ściągnął, ale chyba nie uda mi się to wyciągnąć. Próbuję, ale chyba nic z tego. Będę musiał pokombinować. Albo zrobimy tak, że. Ktoś tu miał duży śrubokręt. To jest to, że to jest robione na żywo. Nie miałem drugiego podejścia, więc to się mówi, muszę teraz improwizować w trakcie. O, idzie. Czyli śrubokrętem po prostu wypycham go. Okej. Wyskoczyło. Damy tak. No, powiem szczerze, wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Naprawdę ładnie to wygląda w środku. Mam nadzieję, że widać. Fajna miedziucha, przynajmniej tak wygląda, ładnie owinięte, jeszcze by było cacy, jakby było zalane, choć chyba tak będzie lepiej oddawało ciepło, albo też nie będzie przyjmowało ciepło. Może mi się uda ten przód ściągnąć, ale nie będę kombinował. Tu są takie cztery haczyki i one trzymają to razem. Tutaj to też wygląda fajnie i troszkę farba naszła. No ale de facto tego się nie powinno demontować. Tylko ja sobie to demontuję. Aha, jeszcze jest w dodatku też takiej tulei szczelnej. Dlatego tu jest o-ring, żeby to woda nie szła gdzieś dalej. Nie zmienia to dalej faktu, że nie umie tego wyciągnąć. Możliwe, że jakbym to odkręcił, tą śrubkę, by mi się to udało wyciągnąć, ale my sobie zrobimy tak. To jest metal, trzyma. Czyli to jest na stałych magnesach, czyli to już jest, jak to się mówi, atom. Dobra, chyba zaraz sobie dziubnę do uzwojenia i jeszcze nawet nie spróbuję, jednak i mi gwarancja przeskoczy. Dobra. Jak widać jest, o, albo mogę tym kręcić przez to. Kręcę imbusem. I się kręci. No to jest fajnie na magnesach zrobione. No,
Jakość wykonania, powiem szczerze, jest fajna. Naprawdę fajna. Na Mosiądzu, nie na jakimś dziwnym czymś. To jest też... Nie ma tutaj żadnych przecieków. Jedynie nie wiem, co to jest. Tutaj takie białe, nie wiem, czy będzie widać. Sobie dziubnę. Nożykiem. Nie wiem, co to jest. Albo to jest... Wypływka chyba z obróbki. No ale to myślę, że z czasem wyląduje w filtrze, jak to będzie troszeczkę poobrabiane. Dobra, chyba tyle. Spróbujemy jeszcze zrobić jeden test, tylko nie wiem, czy... Zrobimy tak. Z racji, że nie wolno włączać bez wody, choć woda tutaj za dużo nie ma do czynienia, tylko będzie się zacierało łożysko, te co jest tu, bez wody. No, już poleciało. Zrobimy test bez rdzenia, czyli bez magnesów. Mam nadzieję, że falownik nie powinien umrzeć. No to można powiedzieć, co tu jest w środku, to jest falownik. Zamkniemy sobie. Mam nadzieję, że się nagrywa, bo to będzie tylko, jak to się mówi, jedno podejście. Czyli mamy goły silnik, bez niczego. Zrobimy sobie... Tego przyrządasa znamy. Zaraz sobie go wsadzimy. Niech się obudzi. Weźmiemy sobie wtyczkę. Wsadzimy. Ma znaczenie gdzie co? Tak, na dół musi być. Wsadzimy sobie. Trzyma fajnie. Troszkę jest luzu, ale... Myślę, że to nie rzutuje na nic. Przełączymy sobie na waty. Czyli włączamy pompę bez pompy. I jak nie wybuchnie, będzie git. Dobra, uruchomiło się. Sprawdza. 0 W, 5 W. E1. Było słychać, że w środku coś się dzieje. Spróbujemy jeszcze raz. Uruchamia się 5 W. 1. 5, 30, 45, 0. Czyli robi test, puszcza uzwojenie, ale nic się nie dzieje, więc wywala error. Czyli jest też zabezpieczone przed takimi dziwnymi rzeczami, że jak ktoś zapomniał wsadzić wirnik. Dobra, to by było chyba na tyle. Za jakiś czas spróbuję zrobić test tego już na instalacji, jak to się sprawuje, jak jest głośne i tak dalej. Zrobimy jakieś konkretniejsze pomiary. A teraz na razie dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Jeszcze będzie troszeczkę, jak to próbowałem rozkręcać, co się nie udało. No też się takie coś dzieje, jak się robi na żywca. Więc dziękuję wszystkim serdecznie. Lajki, subskrypcje, polubienia, mile widziane. Wszystko robione za moje pieniądze, niesponsorowane. Więc osobiście na ten etap polecam. Choć nie mam jak polecać, bo jeszcze nie spróbowałem. Ale z tego, co jest zbudowane, opłaca się. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Dobra, to do zobaczenia. Cześć! Jednak dla tych, co wytrwali, zrobimy test na sucho, co się nie powinno robić, ale sam jestem ciekawy, czy po tym wszystkim, co temu zrobiłem, będzie działać. Działa. Czyli, jak to się mówi, jest też dość idiotoodporne, bo mimo, że ja to całe rozkopałem, działa. Dobra, wyłączam, bo niech nie biega na sucho. To jeszcze raz. Na razie. Cześć. No i jesteśmy z powrotem. Chwileczka minęła. Przygotowałem sobie przyrządasa. Moja wkrętarka na kabelek, bo już ogniwa padły. Ustawiamy sprzęgło i lecimy. No, chyba będzie ciężki temat. Ale no, będzie ciężki temat.
Ja będę musiał jednak imbusem. Dobra, drugie podejście. Wziąłem sobie Torxa, nie chce mi się iść po imbusa. A chcę, żeby to, jak to się mówi, było jak najbardziej zbliżone do... na żywo. No i dobra, urąbałem śrubę. Tutaj też. Tutaj też. Czyli tylko jedna poszła. Tą, co poszło, odkręcimy. Zobaczymy przynajmniej, co tam jest w środku. Ile tej śruby jest. To jest jakiś konkret. No jest nie za długa. Nie wiem, czy magnetyczna. Jeszcze tak sobie zobaczymy. Słabo się trzyma, czyli to jest blisko nierzewki, bo to są takie neodymowe magnesy. Będzie widać. To mi nawet odpycha śrubokręt, jak jest, jak to się mówi, z przeciwnej strony. No, teraz nie chcę akurat. Odpycha, a to tak średnio trzyma, więc jest, śrubki są ok. Tylko muszę jednak iść po imbusy, a nie chcę się, bo jest zimno.